Wpadliśmy do Ankosu w Poznaniu, Borys Pańkowski oczywiście na miejscu. Twoja ostatnia walka z Mamedem Khalidowem, musi być takie pytanie. No nawet najlepsi fachowcy na świecie powiedzieli, że no, nikomu to się nie udało na świecie, żeby zestawić dwóch mistrzów różnych kategorii wagowych. To się to udało. Powiedz, czy coś cię zaskoczyło w tej walce? Nie, byłem tak naprawdę przygotowany na te wszystkie numery Mameda. Zresztą gdybym mnie czymś zaskoczył, to walka by się skończyła przez jakieś tam poddanie, czy knockout, to się tak nie skończyła, więc nie. Czy zamarzyłeś sobie, żeby przechodzić gdzieś na inne wagi, zostajesz w swojej wadze? Nie, generalnie tak naprawdę to dużo ludzi mówi, że powinienem jeszcze chodzić na 70 kg, ale ja mam swoje własne zdanie, nie będą mi ustawiać życia i chcę chodzić na 77, a nawet tak jak ostatnio poszedłem na 82, bijąc się z mistrzem, który generalnie na co dzień waży jakieś ponad 90 kg. I sobie jakoś tam poradziłem, także myślę, że nie ma tym bardziej sensu. A jakie są sportowe marzenia Borysa Mańkowskiego? Sportowe marzenia? Walczyć z Conorem McGregorem i zarobić 100 milionów na walce. No mamy nadzieję, że tutaj nasza rodzima federacja zaprosi Conora w końcu, bo jak on się wyczerpie tutaj w tym UFC, no to może wpadnie do nas. Jesteśmy tu w Ankosie, wpadł też Damian Janikowski, z którym się znacie, robiliście wspólny trening. Powiedz, jak ty oceniasz tego Damiana, bo chyba po ostatniej walce za dużo się o nim nie dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że potrafi uderzać i potrafi nokautować. Wszyscy myśleli, że będzie gościa wpychał w klatkę i tam będzie ujeżdżał mu ręce, a znokautował go i to jeszcze w dodatku kolanem. Także po Damianie możemy się spodziewać dużo, ponieważ jest doskonałym atletą, a doskonałego atlety można wyrzeźbić doskonałego wojownika. Także czekajmy na rozwój Damiana, który będzie na pewno szybki, w szczególności, że Damian chłonie wiedzę i bardzo szuka tej wiedzy. Nie jest zawodnikiem, który idzie na trening i po prostu chce za to, że odjebać trening, tylko chce coś z tego wynieść, chce być lepszym wojownikiem. I na pewno mu się to uda. No Damian, z zapasów podobnie jak ty się wywodzi, więc tutaj patrząc na twoją karierę błyskotliwą, w ogóle gratulujemy, jesteś jednym z najlepszych polskich, więc też mam nadzieję, że też Damian oczywiście tu wywiad z tobą, ja o tym Damianie, no ale także życzymy ci wielu sukcesów. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy. A powiedz mi, czy ty wyjeżdżasz do Dublina, będziesz tam walczył? Wyjeżdżam do Dublina, ale raczej jako narożnik Gamera będę go wspierał. Rozumiem, czyli kolejna walka raczej grudzień w Polsce. Grudzień, tak. Raczej. Wszystkiego dobrego, gratulacje. Trzymajcie się, śledźcie, subskrybujcie i tak dalej. Dzięki.